ostatnich dniach w niektórych lokalnych mediach pojawiały się już artykuły bagatelizujące fakt korupcji politycznej w jednej z czołowych partii na polskiej scenie politycznej. Możemy tutaj mówić wręcz o trzeciej sile. Żyjemy w społeczeństwie demokratycznym, którego jednym z filarów jest prawo niedopuszczające do nadużyć znanych z upadłych krajów trzeciego świata, czy Białorusi i Rosji. Z tego powodu, po wyciszeniu się trwającej w ostatnich dniach burzy medialnej, postanowiliśmy złożyć do prokuratury zawiadomienie możliwości popełnienia przestępstwa przez posła Adama Gomułę. Naszym celem jest zachowanie równych szans w procesie wyborczym. Każda sytuacja, w której politycy, a w szczególności parlamentarzyści, mówią, tutaj cytat, że to u nas powszechne, a oraz w wyborach parlamentarnych też takie rzeczy, umowy podpisywaliśmy, w sytuacji, w której łamane jest polskie prawo, jesteśmy zobowiązani do tego, ażeby doprowadzić do wyjaśnienia takiej sytuacji. Konfederacja jako partii rozwijającej się ma na celu przede wszystkim utrzymanie standardów demokratycznych, dlatego też w oparciu artykuł 304, artykuł 1, paragraf 1 Kodeksu Postępowania Karnego zawiadamiamy o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez posła Adama Gomołę w postaci czynów z artykułu 228 Kodeksu Karnego oraz artykułu 508 Kodeksu Wyborczego. Jak już wiemy wszyscy z doniesień medialnych, także wcześniejszych, były dosyć znaczące zawirowania w partii Polska 2050. Były odejścia, zmiany kadrowe, co może wskazywać na nieprawidłowości, jakie dzieją się w tym ugrupowaniu. Ponadto o nielegalnych praktykach związanych z oferowaniem preferowanych miejsc na listach wyborczych w pewnym stopniu świadczy fakt o tym, że niezarejestrowany został bardzo doświadczony polityk formacji PSL-u pan Stanisław Rakoczy, chociaż spełnił wszystkie warunki formalne. Biorąc pod uwagę te czynniki, jako Konfederacja chcemy, żeby zostało to bardzo dokładnie sprawdzone przez uprawnione do tego organa. I sprawa z ewentualnym dopuszczeniem się łapownictwa czynnego, o którym mowa w artykule 229 Kodeksu Karnego, w naszej opinii jest to bardzo zasadne, żeby takie dochodzenie sprawdzić. I nie tylko dotyczy ono pana posła Gomoły, ale również osób startujących w wyborach samorządowych z tychże list. Pana Marcina Oszańcy z okręgu numer 1, pana Waldemara Hartmana z okręgu numer 2, pani Heleny Kochan z okręgu numer 3, pana Marka Di Maggio z okręgu 4 i pana Antoniego Konopki z okręgu 5. Jest to oczywiście prawda, że zostało złożone stosowne zawiadomienie w stosunku do pana posła Gomoły, natomiast to zawiadomienie nie pokrywa najprawdopodobniej osób z pozostałych z listy. Jednakże nie mogliśmy oczywiście w naszym wniosku pominąć sprawy pana Adama Gomoły ze względu na to, że po prostu nie byłoby szerszego kontekstu. Dlatego w kwestii technicznej jest to, że pan poseł Gomoła również znajduje się na tym wniosku. Prosimy przede wszystkim prokuraturę o wyjaśnienia dotyczące jedynek, w związku z tym, że doszło do bardzo prawdopodobnych podejrzeń, że część z nich mogła być przede wszystkim opłacona poprzez płacenie 20 000 zł na konto firmy pani Barbary Łabęckiej.